Drodzy ukochani, umiłowani, wprawdzie jestem na wakacjach, ale bardzo, bardzo, bardzo intensywnie myślę na jeden temat. Ponieważ tak się złożyło, że mój dobry znajomy, nie będę go nazywał przyjacielem, również nie będę się nazywał jego przyjacielem, ale mój dobry znajomy poinformował mnie, że razem z przyjaciółmi pojechał na imprezkę i na tej imprezce razem z przyjaciółmi tak pochlali, że potrzebna była interwencja lekarska. I dlatego, kochani, zastanawia mnie, bardzo mnie zastanawia, czy przyjaciel to jest człowiek, w którego towarzystwie ja się czuję dobrze, bo jeżeli ja się czuję dobrze w czyimś towarzystwie, to może się okazać, że to nie jest przyjaciel, ponieważ ja, kochani, najlepiej się czuję w towarzystwie sprzedawcy. Jeżeli ktoś chce mi coś sprzedać, szczególnie z dużym dla niego zyskiem, to wtedy jest dla mnie bardzo, bardzo, bardzo niezwykle uprzejmy i opowiada mi takie cudowne, wspaniałe farmazony, że ja jestem panie kierowniku lub że jestem twój przyjaciel. I takim moim niezwykłym przeżyciem w moim życiu był moment, kiedy w Marrakeszu na targu podszedłem do sprzedawcy soku z granatów i on wyciągnął do mnie ręce z zachwytem. Powiedział: przyjacielu, przyjacielu, na pewno przebyłeś swoją karawaną bardzo długą drogę, chodź napij się u mnie soku z granatu. W momencie, kiedy ja ten sok z granatu od niego przyjąłem, dałem mu te przesadne 5 dolarów, w tym momencie nagle przestałem istnieć. Przyjaźń natychmiast wyparowała. I kochani, i proponuję wam, żebyście się zastanowili, kim dla was jest przyjaciel, czy jest osobą, przy której czujecie się dobrze, czy może chodzi o coś innego. Amen.